So many pieces are back together now. What's your vision? Cześć, witajcie. Ostatnim razem skończyliśmy to na parkingu, właśnie z niego wyjeżdżam. Kierujemy się, przypomnę, do Koszyc. Zostało nam 713 km, postaramy się przebyć tą drogę do końca dzisiaj. Dzisiaj może wam poopowiadam. Ogólnie muszę się wam pochwalić. Wy zobaczycie poprzedni materiał w lewo na niedzielę wieczorem. Następnie jedź dalej prosto. I tam już informacje są nieaktualne, ponieważ w tamtym weekend, kiedy ukazał się film, chłopaki z Paweł Patryk Rally Team skończyli składać samochód. Czytaj, kupili drugą skrzynię i z dwóch zrobili jedną. Ponieważ w tej drugiej skrzyni, którą kupili, był taki problem, ponieważ nie pasowało mocowanie łapy. Skręć w lewo na rozwidleniu. Następnie jedź dalej prosto. Nie pasowało mocowanie łapy. Jedź dalej prosto. Skrzyni biegów. I postanowili zepsutą część wymienić na nie zepsutą z drugiej skrzyni, którą kupili za grosze. Gdzieś spod... No parę... 100 km mieli. Więc no, nie tak daleko. 250 zł to nie jest tak drogo w porównaniu z 900 zł. Udało im się poskładać i jeszcze jak im pomogłem, miejmy nadzieję, że na tyle ile mogłem, to pomogłem. No, miejmy nadzieję, wytrzyma długo. Chłopacy robili pierwsze testy, na testach mało co nie wypali z drogi przez mgłę. Ogólnie też dzisiaj zmieniła właściciela. I no przepraszam, ale niestety nie będzie o Audi 80 filmu. Już nie miałem czasu go nagrać. Wiecie, praca to tamto. Tak ogólnie no. Zmieniło właściciela. Właścicielem jest ktoś spod Knyszyna. Niech mu dobrze służy. Już straciłem cierpliwość do tego auta. No teraz z Pawłem, tylko nie tym Pawłem od... Nie Pawełki. Dobra, rozróżnijmy Pawłów. Patryk i Paweł, to ten Paweł będzie, będę na niego mówił Pawełek, ten co się ściga aktualnie Suzuki Baleno, a mój drugi kolega, też Paweł, będzie po prostu Pawłem. I się przymierzamy do tego, aby też startować w SMB. Pierwszy start planujemy na połowę następnego sezonu. Wcześniej raczej nie, ponieważ no, on skończył już szkołę w tym roku, ja jeszcze mam rok, więc wiadomo jak to będzie. No, nie wiadomo jak to będzie.
No czy po prostu znajdziemy czas na to, bo to wiecie, że na to czas potrzeba. Po pierwsze przygotowanie auta to trochę zajmuje później. Jest tak zwana odprawa, po odprawie jest odbiór administracyjny. No a to jedź zajmuje dalej, czas. Pusto. Oczywiście sam wyścig jest w sobotę, ale w zależności na którego z nas będzie zarejestrowane auto. Bo jeżeli będzie zarejestrowane na niego, on jest spod Knyszyna. Nie, to nie on kupił auto. On jest spod Knyszyna, czyli jest inny powiat. A jak jest auto z innego powiatu, jest taka następnie możliwość, żeby dalej prosto. Odbiór administracyjny odbywał się w sobotę tuż jedź przed wyścigiem. Dalej prosto. Z mojego punktu widzenia to będzie lepszym rozwiązaniem, ponieważ no, na tam 17 czy 18 w piątek no, nie zawsze człowiek by się wyrobił, a w sobotę no, wstał trochę wcześniej. Dla mnie tu problemu nie ma. Oczywiście jedź dalej prosto. Dzień czy dwa dni przed samochód oczywiście ogólnie by stał pod Knyszynem, a dwa czy trzy dni przed rajdem auto by przyjeżdżało do Białegostoku i Paweł razem z całym zapleczem naszym technicznym przyjeżdżałby do Białegostoku. Ja bym przyjechał z naszym autem, a on drugim autem. No, na razie nie mamy trzeciego kierowcy. Może to się zmieni. Znaczy drugiego kierowcy, który by no, przyjechał drugim autem z całym zapleczem technicznym, też by miał czas w sobotę. Bo wiecie, że na to trzeba poświęcić cały czas. Praktycznie cały dzień. Jeżeli by nam się udało, to chętnie wystartujemy. No teraz zbieramy pieniądze. Ja właśnie kończę wtedy, kiedy wy oglądacie, już skończyłem pracę w firmie. O tym raczej będzie vlog. No tam no, za dużo opowiadać nie ma co. A może vlogu nie będę robił. Vlog o czym innym zrobię. Dobra, opowiem wam co tam robię w tej pracy i tak dalej. To już nie jest jakoś tam wielką tajemnicą, tam tylko nie mogę udostępniać danych i tak dalej. Pracuję w firmie kurierskiej na magazynie. Czym się tam zajmuję? W zależności od dnia i liczby osób, to najczęściej przepycham paczki z jednej taśmy na drugą. Przy okazji sortując paczki, bo na przykład paczki na Białystok zostają u nas na magazynie, one są rozdzielane, a reszta paczek jest pakowana od razu na samochody ciężarowe. Jeszcze jest tajemniczy skrót RMZ, nigdy nie mam czasu rozszyfrować, jaka to jest miejscowość, on też zostaje u nas na magazynie. A jeżeli tam nie stoję, to skanuję foliopaki, bo ogólnie są trzy rodzaje paczek. To
cztery są listy, koperty listy, drugi to są foliopaki, kolejne to są gabaryty, a ostatnie to są cargo. Cargo, czyli na paletach. Jedź dalej prosto. Powiedz, że ilość tam kilo, w zależności od widzimisię kuriera albo osoby przyjmującej. Pracuję popołudniami od godziny 15 do 20, czasami to godziny 19-19.30, w zależności właśnie od dnia, liczby kurierów, ilości przesyłek. Przeważnie tak, że no najpóźniej jak przez te 3 tygodnie, no najpóźniej wyszedłem o godzinie, co chyba, o godzinie 20.15. Więc nieźle. Tylko jest jedna rzecz, która mnie denerwuje. Kartony owinięte streczem. Dlaczego to mnie irytuje? Ponieważ kartony owinięte streczem jako dla wysyłającego i odbierającego przesyłkę jest dobre, ale na przykład na firmie takie paczki no często idą dłużej przez taśmy i tak dalej i no po prostu one zatrzymują się na zakrętach, ponieważ przyklejają się do ścianek podajników. Po prostu są takie ścianki, które jedź dalej prosto pilnują, żeby po prostu paczka nie wyjechała poza ten śmociąg. No i po prostu na zakrętach te paczki się przyczepiają do taśmy i no taka paczka zamiast przez to po drugie utrudnia nam pracę, ponieważ często jest tak. Co za jest. Mówię, te paczki się przyklejają do ścianek i my po prostu musimy stopować całą magistralę, ponieważ nie ma takich wyłączników, że tylko zatrzymujemy tu taśmę czy coś. Musimy się odrywać od swojej pracy. Jedź dalej prosto. I no, to jest denerwujące, ponieważ człowiek wypada z takiego jakby rytmu. Inną sprawą są na przykład takie rzeczy, które są opakowane w karton i na przykład są dosyć ciężkie i mają jakiś wystający, ostry element, który przybija ten karton. Jeżeli coś takiego wysyłasz,
weź to porządnie zabezpiecz. Ponieważ no to dla nas, pracowników firmy kurierskiej i tak dalej, jest to trochę niebezpieczne, ponieważ my czasami musimy przenieść te paczki, przewrócić, wyciągnąć z samochodu i tak dalej. No, może być nieciekawie. Na przykład jeden z pracowników poważnie skaleczył się w rękę, skanując paczki. Wiecie, takie są plastikowe taśmy, którymi się sklepy często okręcają pudełka, po to, żeby było widać, że no, nikt tam nie zaglądał. Wiecie, o co chodzi, takie te siemki dosyć takie wąskie i tak dalej. No, pracownik się dosyć poważnie tym skaleczył. Żyć będzie, tak, palec na miejscu. Tylko no skręć w prawo. Można by było tego zaoszczędzić. Albo na przykład ktoś wysył jakieś urządzenie i po prostu musiałem wziąć się urządzenie z taśmy, ponieważ pękł karton i to urządzenie się po prostu blokowało na tym. Musiałem je zdjąć, poczekać, aż przyleci to, co ma przylecieć. I wkładając z powrotem, po prostu karton się rozerwał. Mieliśmy problem, ponieważ trzeba było z powrotem to zapakować. A niestety nie mogliśmy zmienić opakowania, ponieważ ten cały kod przewozowy i tak dalej, kod przesyłki znajdował się na kartonie. No był problem, ponieważ musieliśmy szukać innego kartonu i sklejać te opakowania, a potem kurierzy ci, co rozważą te paczki, potem mają przez takie rzeczy problemy, że nieoryginalnie zapakowane, że karton zniszczony, albo też pakowanie za 200 metrów skręć w lewo. Małej, dosyć ciężkiej rzeczy do dużego, miękkiego kartonu. Skręć w lewo. Dla mnie to idiotyzm. Jakieś nie wysłałem, byłem wczoraj na koncercie w mieście. Wróciłem o no, po 12. Ogólnie bardzo lubię chodzić na koncerty. Mniejsza z tym. Na razie wróćmy do tego. Później przez takie coś kurierzy, którzy odbierają, mają problemy. Bo ludzie mają pretensje, że karton zniszczony, że to, że tamto. Skręć w prawo. No albo na przykład takie januszowanie, pisze paczka. Zadeklarowana waga paczki 1 kg, paczka waży prawie kilogramów 10 albo ponad 10. No to jest takie no januszowanie, no. Bo tak by zapłacił 5 zł więcej za przesyłkę.
Jedną sprawą też jest to, że ludzie myślą, że jak zapakują jakieś tam coś w kopertę, to to będzie szybciej. No, może szybciej będzie, ale ja wiem. Część kopert listów idzie przez małe boksy. One są wysyłane do ogólnie firma, w której pracuję, ma dwie główne sortownie. Jest warszawska i centralna, gdzieś w centrum Polski. Mamy tam kody WRS, bo ta warszawska, NCS, chyba ta centralna. I no. Skręć w prawo na rozwidleniu. Sortujemy te paczki, skanujemy do dużych klatek. Te klatki trafiają na samochód ciężarowy, wyjeżdżają do sortowni głównej. Natomiast cargo też wyjeżdża tylko osobnym tirem, bez takich podziałów. Chyba jedzie. Skręć wszystko w lewo. Jedzie na jeden, na jedną sortownię. Ogólnie fajna praca, dosyć lekka, tyle że stojąca. Ogólnie też mam do pracy niedaleko, bo 4 km w jedną stronę. Pokonuję ten dystans rowerem codziennie, niezależnie od pogody. Formę zrobię. Ogólnie od połowy lipca zacząłem regularnie jeździć rowerem i zostawiłem samochód, bo wiedziałem, że go będę sprzedał i tak dalej. A też bilet miesięczny mi się skończył. Wszędzie chodzenie na piechotę. Ogólnie nie lubię zbytnio jeździć komunikacją miejską, może jako kierowca autobusa, nie jako pasażer, nie przypadam za tym. Ogólnie od, przez miesiąc zrobiłem 250 km rowerem, by był to samochód, to pewnie by było za 400 km. Oczywiście rowerem się da wybrać jakieś tam skróty, nieskróty i tak dalej. Samochodu tak średnio. Na przykład jechać ode mnie na tor zajmuje to około 40 minut, jest to 10 km. Tylko jedna rzecz mnie denerwuje przy tym torze, że nie ma tam
drogi dobrej dojazdowej. Jest szutrówka, ale no, no ona jest tak dziurawa, że tam wiecie, niektórzy kierowcy testują swoje bryki. Najczęściej są to Bóg nie wybrał rycerzy tych marek, wiecie o co chodzi, golik młodzieży wiejskiej i tak dalej. Najczęściej tam próbują bośkiem polecić, a no, to jest taki dziury, że niektórzy tam tak powoli jadą, że no ja tam dam radę jechać z prędkością około 20 km na godzinę na rowerze MTB i wyprzedzić samochody, co nie bardzo śmieszy, bo inaczej no, ona się suną na jedynce tam 15, 10-15 na godzinę, co jest strasznie irytujące. Brakuje tej drogi dojazdowej takiej porządnej na tor. Była w miarę równa. Ostatnio na torze byłem na Wonder Forest Drift Event, skręć w coś prawo takiego. Jakoś następnie, tak. Skręć w prawo. Byłem ogólnie dwa razy. Skręć w prawo. Bo byłem przed południem samochodem, a po południu już byłem rowerem. Ten samochód tam jak mam pod ojca Skodę, to Skodą tam się staram nie przekraczać 50 na godzinę. Jak jeździłem Audi, tam bez problemu 70-80 na godzinę dało się. No to wiadomo, większe koła, szersze, samochód też trochę ciężejszy, inaczej się zachowuje, zawieszenie przede wszystkim inne trochę. Też wczoraj wracałem z koncertu, no trochę podwiesiłem samochodem. W następnym odcinku może powiadam wam, jakie muzyki słucham, jaką lubię, jakiej nie znoszę. Co też było... Powiem, bo się nie wyspałem, bo to wiecie. Wróciłem o 12 z tego koncertu. Potem jeszcze no, puściłem przed siebie siostrę. Ona oczywiście siedziała, zaraz 10 minut więcej siedziała, prawie godzinę. A to jeszcze kolega napisał, to trzeba było odpisać i tak dalej. Więc samemu się umyłem. Tak zeszło, że poszedłem spać po drugiej.
zbieramy pieniądze na samochód, jakby ubezpieczenie. Mam nadzieję kupić taki, który będzie miał podłogę, progi, wielkie pieniądze oczywiście, jeśli skończy się silnikiem 1.1, bo no wiecie, mieć 40 koni pod maską, mieć 55, to jest różnica, no z 15 koni, a 15 koni może zrobić dużą różnicę, no. Widzieliście, jak Patryk z Pawełkiem jeździli, znaczy z pierwszego tego nie mam, natomiast z drugiego już mam, jeździli z swoim Polo. Nie, Polo wpierdolo, się śmiali, zajechali silnik. Co zrobisz? Kupili kolejny samochód, awansowali. W kategoriach K2 mają silnik o pojemności do 1600, dokładnie tam 1589 chyba, czy 98 jakoś tak. Teraz zrobili skrzynię, były testy, a po testach zaraz, nie pamiętam kalendarzu, nie mam go w głowie, będą się ścigać w najbliższym tym, jeżeli oczywiście czas pozwoli. I jeżeli i mi czas pozwoli, to wiecie, powiem wam, że jeżdżę na wioskę, zresztą kopanie ogródku. No, jeżeli będę, to pojadę na tor, postaram się spędzić z nimi cały dzień. Wiadomo jak to jest. No rowerem to tak trochę. Bo człowiek stara oszczędzać te siły. No górki, jak jechałem na tor, to fragmentami się udawało mi jechać z prędkością 25 do 30 na godzinę. Na jednym fragmencie udało mi się uzyskać średnią prędkość około 35 na godzinę. Ale odcinek to około tam 700 do 800 metrów, więc się rozpędziłem, zaraz musiałem hamować. Ogólnie no spoko się mi rowerem jeździ, lubię rowerem jeździć. To jak rower Wheel of Cycling, takie tam inne pierdy. No, tu mając 700 koni pod nogą, co? Jako i tako idzie. Aha. Mi idzie, jemu nie. Się ledwo toczy.
stanie. W miarę płasko. O, jest na parking. Praktycznie płasko, on się ledwo ciągnie, nie wiem, są tam na zasilnie. 310? Uj. Słyszałem też o takich drodze gdzieś, tylko nie pamiętam dokładnie gdzie. A właśnie też jest taka dosyć stroma w dół i co ileś tam kilometrów czy set metrów są takie specjalne rampy do hamowania dla ciężarówek samochodów. Ponoć idzie spalić hamulce, siedzieć załadowanym. Targ, to jest hamulec elektro. Dynamiczny. To się załączy, no po prostu stawia opór. Takie coś jak dynamo. Działa na podobnej zasadzie, więc... Patrzeć chyba nie będę. Już dojeżdżamy do celu. Koszyc. Stamtąd w następnym odcinku udamy się do Białystok. Już chyba na pusto, chyba że znajdę ładunek. Wątpię. Bo ogólnie teraz sprzęt grający chciał mi się wyłączać. Mam rady samochodowe z DC. Właściwie go nie chciał. Mogę sobie zatrzymać. To będzie głośnik. Czy tam przydanka z MP4. Tak, ja sobie korzystam z MP4. Następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Niektórzy nie wiedzą co to jest. Nie wiem, chyba jakąś alergię mam czy coś. Zmęczony, zakatarzony.
kończymy. Chwilę to zajęło. Odcinek to trochę bardziej bonusowy, bo ostatnie były tylko króciutkie. Ten będzie w nagrodę taki dłuższy. Skręć w prawo na rozwidleniu. Następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Co? Jesteś na miejscu. Jesteś u celu. Łatwe parkowanie. Coś znane życie mi nie wyjdzie. Bulnios. Wróciliśmy z działki. Ja mam za zadanie po co jeszcze odprowadzić samochód na miejsce parkingowe na parkingu strzyżonym. I tam jest taka sytuacja, że są krzywe linie. I się po prostu parkuje w miejscu. Po prostu jak widać, jak samochód stał w takim miejscu. No i jakiś, ja tam się wychylam, żeby zobaczyć, czy akurat trafię w to. Jakiś dziadek da mnie mówi, zaczyna mnie uczyć, jak parkować. Umiem parkować na lusterka. No tylko, że... No wiecie. Akurat w lusterkach tego już nie widać, więc no. Dobra, trzymajcie się, do następnego. Cześć.